Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Top 5, w której przedstawiam Wam największe, najmniejsze, najciekawsze, no i ogólnie najobiekty, zjawiska i wydarzenia w kosmosie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tragicznymi w skutkach katastrofami. Bezkres kosmosu i tajemnice, które kryje, fascynowały ludzkość od zawsze. Dlatego też, by lepiej go poznać i zrozumieć, wysyłamy w przestrzeń kosmiczną mnóstwo zaawansowanego technologicznie sprzętu, ludzi, a także zwierzęta. Dzięki wysiłkom włożonym w rozwój dokonaliśmy wiele epokowych odkryć, a nasza wiedza o kosmosie cały czas się powiększa. Jednak zdarza się, że przy tak skomplikowanych przedsięwzięciach nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. I niestety bywa, że prowadzi do tragicznych w skutkach katastrof. Naszą listę otwiera zdarzenie, w którym na szczęście nie ucierpieli żadni ludzie. 10 lutego 2009 roku doszło do zderzenia między działającym amerykańskim satelitą Iridium 33 i nieczynnym rosyjskim satelitą wojskowym Kosmos 2251. Zdarzenie miało miejsce nad syberyjskim półwyspem Taimyr. Wzajemna prędkość obiektów w momencie zderzenia wynosiła około 11,6 km na sekundę. Była to pierwsza w historii kolizja dwóch sztucznych satelitów. Rosyjski Kosmos był nieczynnym wojskowym satelitą łącznościowym z serii Strzała 2M. Jego masa wynosiła około 900 kg. Działał blisko 2 lata. Z kolei Iridium 33 był czynnym satelitą telefonii satelitarnej, wchodzącym w skład konstelacji Iridium. Miał masę blisko 600 kg. Jego misja rozpoczęła się w 1997 roku. Siła zderzenia była tak duża, że zarówno Iridium, jak i Kosmos uległy całkowitemu zniszczeniu, a ich szczątki stały się częścią kosmicznego wysypiska. Szacuje się, że na skutek kolizji powstało ponad 600 różnej wielkości kosmicznych śmieci. Apollo 1, a właściwie Apollo Saturn 204, bo tak brzmiało oficjalne oznaczenie misji, jedynkę przy nazwie tragicznej w skutkach misji dodano później, aby upamiętnić załogę, miał wystartować 21 lutego 1967 roku. Miał to być pierwszy załogowy próbny lot Apollo, wyjątkowo ważny etap w drodze na Księżyc. Niecały miesiąc przed planowanym startem doszło do tragedii. W trakcie jednego z testów przedstartowych umieszczony na wyrzutni moduł dowodzenia uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W tragicznych okolicznościach zginęli wówczas dowódca, pilot Virgil Gus Grissom, Edward White, pierwszy Amerykanin w otwartym kosmosie, oraz debiutujący pilot Roger Chaffee. Do tragedii doszło na kompleksie startowym LC-34, znajdującym się na przylądku Canaveral. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie powstanie łuku elektrycznego w instalacji, który razem z tlenową atmosferą doprowadził do pożaru. Nigdy jednak jednoznacznie i ostatecznie nie ustalono źródła pożaru. Załoga Apollo 1 znajdowała się na swoich stanowiskach w module dowodzenia. Byli w trakcie sprawdzania listy kontrolnej i właśnie wtedy rozprzestrzeniający się ogień jako pierwszy zauważył Roger Chaffee. Kilkadziesiąt sekund po zgłoszeniu pożaru ciśnienie wzrosło do 2 atmosfer, doprowadzając do pęknięcia kabiny. Bardzo gęsty, toksyczny dym, ogromna temperatura, fale uderzeniowe eksplozji z kabiny modułu dowodzenia, wszystkie te czynniki uniemożliwiły naziemnym służbom ratunkowym pomoc kosmonautom. Dodatkowo obawiano się, że pożar może uruchomić ucieczkowe rakiety ratunkowe na paliwo stałe, doprowadzając do śmierci również ratowników. Ostatecznie właz otwarto dopiero po 5 minutach. Ogień w module dowodzenia już się wypalił, a gdy dym uległ przerzedzeniu, odnaleziono ciała członków załogi, którzy, jak wykazało późniejsze dochodzenie, zmarli na skutek uduszenia. Wszyscy trzej astronauci zostali pośmiertnie odznaczeni przez Kongres Stanów Zjednoczonych kosmicznym medalem honoru. Misja amerykańskiego promu Challenger, oznaczona jako STS-51L, zakończyła się tragicznie już po 73 sekundach lotu. Była to 25. misja programu lotów wahadłowców, a zarazem 10. i ostatnia misja Challengera. Ładunkiem był satelita TDRS-B, który został zniszczony wraz z promem. Do katastrofy doszło 28 stycznia 1986 roku nad stanem Floryda. Późniejsze dochodzenie wykazało szereg nieprawidłowości, w tym także niedostateczną kontrolę jakości. Jednak bezpośrednią przyczyną katastrofy było uszkodzenie pierścienia uszczelniającego w silniku prawej rakiety dodatkowej SRB na paliwo stałe, które powstało już w pierwszej sekundzie lotu. Uszkodzenie uszczelki spowodowało przepalenie się korpusu rakiety. W 45 sekundzie jęzor ognia o powiększającej się długości wydostał się na zewnątrz. Ogień padający na zewnętrzny zbiornik paliwa promu kosmicznego ET oraz na jego mocowanie do rakiety w ciągu kilkunastu sekund spowodował przepalenie się tych mocowań i wypalenie dziury w zbiorniku. Na skutek tego mocowania oderwały się od rakiety. Doszło do uszkodzenia zarówno zbiornika, jak i promu i w wyniku oddziaływania sił oporu aerodynamicznego nastąpiło zniszczenie całego wahadłowca.
Niestety na pokładzie promu zginęła cała 7-osobowa załoga. Dowódca misji Francis Scobie, pilot Michael Smith oraz Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnick oraz Krista McAfee. Nauczycielka, która poleciała w tej misji w ramach specjalnego programu edukacyjnego. To właśnie z powodu jej obecności na pokładzie Challengera transmisję live ze startu oglądały miliony dzieci i młodzieży szkolnej. Krista McAfee zakwalifikowała się do Korpusu Astronautów NASA w czerwcu 1985 roku. Została wybrana spośród 11 tysięcy nauczycieli, którzy przystąpili do eliminacji i miała być pierwszym nauczycielem wysłanym w ramach programu Nauczyciel w Kosmosie. Kabina Challengera wznosiła się jeszcze przez 25 sekund, po czym zaczęła spadać, by ostatecznie z prędkością 330 km na godzinę uderzyć o powierzchnię Atlantyku. Symboliczny grób członków załogi misji STS-51L, wahadłowca Challenger, znajduje się na Wojskowym Cmentarzu Narodowym w Arlington. Prom Columbia uległ katastrofie w trakcie lotu STS-107 podczas powrotu na Ziemię po trwającej prawie 16 dni misji, w czasie której przeprowadzano badania w mikrograwitacji, a także dokonywano obserwacji Ziemi. Katastrofa wydarzyła się 1 lutego 2003 roku, podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej. Prom Columbia uległ zniszczeniu z powodu uszkodzenia osłony termicznej na krawędzi lewego skrzydła. Uszkodzenie osłony nastąpiło w czasie wznoszenia zaraz po starcie. Fragment pianki izolującej zewnętrznego zbiornika wahadłowca oderwał się i uderzył w skrzydło orbitera, na skutek czego w osłonie termicznej skrzydła promu powstała dziura o średnicy wynoszącej około 25 cm. Usterka została zauważona już po dotarciu promu na orbitę. Jednak w czasie trwającej kilkanaście dni misji, głównie z powodów złej organizacji, nie sprawdzono, czy uszkodzenie było na tyle poważne, by podjąć konkretne działania. Jak poważne były uszkodzenia, okazało się dosłownie w ostatnich minutach misji. W trakcie powrotu na Ziemię podczas przelotu przez atmosferę gorące gazy, a w zasadzie plazma, stopiły poszycie promu i zaczęły przedostawać się do środka, powodując ostatecznie jego zniszczenie. Oraz śmierć całej 7-osobowej załogi, w skład której wchodzili dowódca misji Rick Husband, pilot William McCool oraz David Brown, Michael Anderson, Laurel Clark, kaplana Chala i pierwszy izraelski astronauta Ilan Ramon. Tablica pamiątkowa upamiętniająca zmarłych również znajduje się na Wojskowym Cmentarzu Narodowym w Arlington. Była to 113. misja programu lotów wahadłowców. Po katastrofie promu Columbia loty wahadłowców NASA zostały zawieszone aż do 26 lipca 2006 roku, kiedy to wystartowała misja promu Discovery. Katastrofa na kosmodromie Bajkonur, czyli tak zwana katastrofa Niedzielina. To wypadek, do którego doszło 24 października 1960 roku na platformie startowej na kosmodromie Bajkonur podczas prac Związku Radzieckiego nad rakietowym międzykontynentalnym pociskiem balistycznym R-16. Budowa kosmodromu Bajkonur rozpoczęła się w styczniu w roku 1955. To właśnie stamtąd 3 listopada 1957 na orbitę okołoziemską w satelicie Sputnik 2 została wystrzelona suczka Łajka. Obecnie Bajkonur znajduje się na terenie Kazachstanu. Jest to najstarszy i największy tego typu obiekt na świecie. Zajmuje powierzchnię o wielkości 75 na 90 km. Na jego obszarze znajdują się dwa lotniska, 11 kompleksów montażowych i 9 kompleksów startowych. Międzykontynentalny pocisk balistyczny R-16, zaprojektowany przez zespół pod kierownictwem Michała Jangela i Michała Głuszko, był w tamtych latach szczytowym osiągnięciem radzieckich inżynierów. Rakieta mogła przenieść 3-megatonową głowicę atomową na odległość do 13 tysięcy km, zapewniając celność rzędu 2700 metrów. Niewystarczająco celnie, by zniszczyć ukryty podziemny punkt dowodzenia, jednak w zupełności wystarczająco do zrównania z ziemią miasta. Do katastrofy doszło podczas przygotowywania prototypu rakiety do lotu próbnego. W momencie, gdy niespodziewanie uruchomiły się silniki drugiego stopnia, znajdująca się na platformie startowej rakieta eksplodowała. Jak podają oficjalne źródła, w wyniku wybuchu zginęły 92 osoby, w tym wojskowi, inżynierowie, technicy znajdujący się przy kosmodromie oraz marszałek artylerii, głównodowodzący strategicznych wojsk rakietowych Związku Radzieckiego, Mitrofan Niedzielin. Marszałek Niedzielin, zniecierpliwiony długimi procedurami testowymi, obliczonymi na wiele dni, wydał rozkaz, aby przeprowadzić je znacznie szybciej, na skutek czego część prób musiała zostać przeprowadzona równocześnie. Przed startem wielu pracowników kosmodromu zgłaszało swoje obawy. Jednak Niedzielin był nieugięty i nie miał żadnych wątpliwości, że start będzie udany. Opuścił więc stanowisko obserwacyjne i postanowił zachęcić swoich podwładnych. Na dowód swojej pewności kazał ustawić sobie krzesło bezpośrednio pod rakietą. No i to był błąd. Ludzie, którzy w chwili wybuchu znajdowali się w jej bezpośrednim otoczeniu, zostali dosłownie spopieleni. Ci znajdujący się trochę dalej zostali spaleni lub zmarli na skutek zatrucia toksycznymi gazami.
Katastrofę przeżył za to główny projektant rakiety Michał Jangel, który, uwaga, wyszedł akurat poza teren obiektu na papieroska. Jakby tego było mało, dokładnie tego samego dnia, 3 lata później, na Bajkonurze ponownie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Wymieniający żarówkę, żołnierz wywołał spięcie, w efekcie czego wybuchł pożar w silosie pocisku balistycznego R-9A. Od tamtej pory 24 października został uznany jako pechowy dzień dla kosmodromu i tego dnia nie odbywają się już żadne starty. Znaczna większość wypadków związanych z kosmonautyką miała miejsce na przełomie lat 60. i 70. W dużym stopniu przyczyniło się do tego duże tempo kosmicznego wyścigu. Równie niebezpieczna jest także nadmierna rutyna, pewność siebie i związane z tym lekceważenie niebezpieczeństw, czego idealnym przykładem była postawa Mitrofana Niedzielina. Jednak ludzkie błędy, awarie i wypadki zdarzają się również w czasach obecnych. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że kolejne katastrofy mogą się wydarzyć. Nie da się całkowicie wyeliminować zagrożenia. Jedyne co możemy zrobić, to w miarę możliwości ograniczyć je do jak najmniejszego stopnia. Dziś to byłoby już wszystko, a jeżeli macie propozycje odnośnie tego, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach Top 5, no to piszcie o tym w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!